Cześć, to już się nagrywa. Z tej strony Wiktor Doktor, a to jest 297 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Dzisiaj sobota i jak zwykle w sobotę robimy sobie szybkie, ekspresowe podsumowanie tygodnia. Złapaliście mnie przy porannej kawie? No cóż, tak to właśnie jest w sobotnie poranki, że trzeba się troszeczkę do życia pobudzić. No ale słuchajcie, mamy koniec kolejnego tygodnia za nami, koniec bardzo ciekawego tygodnia, bo to był tydzień, w którym po raz pierwszy w roku 2020 odbyła się kolejna edycja konferencji w ramach cyklu BSS Tour. Czekałem na nią od stycznia. Tak, jeszcze na koniec stycznia 2020 roku zapowiadałem, że w roku 2020 pojawi się 5 konferencji w cyklu BSS Tour. I co? I nic. No bo zastał nas COVID, zamknięto nam możliwości spotykania się w czasie rzeczywistym, a ten online się troszeczkę przesycił. Tak, tych wydarzeń online'owych w pierwszej połowie roku było tak dużo, że nie było sensu powielania tematyki, która tam się pojawiła. Część wydarzeń już zniknęła z polskiego eteru, a część nadal kontynuuje swoją misję. No i do tej misji dołączyło właśnie Pro Progressio ze swoim stałym cyklem BSS Tour. To 5 listopada 2020 roku zorganizowaliśmy GBS Talks 4.0. Tutaj wraz z partnerami strategicznymi, czyli miastem Bydgoszczą oraz Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, przybliżyliśmy trendy biznesowe, trendy z sektora nowoczesnych usług dla biznesów, które obowiązują w bieżącym roku. Niesamowicie bardzo ciekawe dyskusje, niesamowicie fajne wnioski, do których żeśmy podchodzili, no i uczestnicy tego wydarzenia będą mieli oczywiście dostęp do powtórki z rozrywki, czyli do ponownego obejrzenia sobie wszystkich paneli, które miały miejsce podczas tego wydarzenia. No ale to za kilka dni. Koniec tego szybkiego wstępu, jeszcze taki żyje ciągle emocjami tym, co się działo w ubiegły czwartek, no ale przecież przyszliście tutaj po to, żeby posłuchać o EPT, czyli ekspresowym podsumowaniu tygodnia. No to co? To wskakujemy w takim razie do naszego dzisiejszego odcinka i posłuchajcie, co przyniósł nam podcast w ostatnich dniach. A przyniósł nam w poniedziałek podsumowanie branżowe października, bo to tu w odcinku numer 293. Moimi gośćmi byli Karol Patynowski z JLL oraz Artur Skiba z Antal. I wspólnie omówiliśmy najważniejsze trendy, wyzwania i kierunki działań, i to nie tylko w branży BSS, ale także i w obszarze rekrutacji oraz nieruchomości biurowych. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co przyniósł październik 2020 roku, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Wtorek, 3 listopada, to już odcinek w duecie z... Tym razem moim gościem był Piotr Pawłowski, prezes grupy 3S. O czym rozmawialiśmy? O centrach danych, a w zasadzie to także i o klastrach tych centrów i jeszcze o telekomunikacji. Trochę tego było. Ja się sporo z tej rozmowy dowiedziałem, a był to odcinek numer 294. W środę w podcaście BSS bez tajemnic poszedłem w kierunku ergonomii pracy. I to nie byle gdzie, ale ergonomii pracy w home office. Moim gościem był znakomity ekspert Maciej Żłobiński. Jest to ekspert od ergonomii środowiska pracy, z którym znam się od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że jestem pełen podziwu zakresu wiedzy oraz sposobów, w jakim tą wiedzą się dzieli. No, Maciej Żłobiński, tak, który na falę podcastu wlał hektolitry wiedzy, a warto tego posłuchać w odcinku numer 295. W czwartek nic nie nagrałem, gdyż cały ten dzień prowadziłem konferencję GBS Talks 4.0, o której zresztą już tutaj dwa słowa Wam na początku powiedziałem. Ale za to już w piątek pojawił się odcinek 296 o tytule Na gorąco, na bieżąco. Jak możecie się domyślić, była to szybka relacja z wyżej wymienionej konferencji. Koniec szybkiego podsumowania. Przechodzimy w takim razie na raporty. No to zobaczcie, co tam się
W zasadzie zobaczcie, posłuchajcie, co dla Was wybrałem. Na początek zaproszenie, ale związane z raportami. Grant Thornton zaprasza do wypełnienia ankiety do prowadzonych przez siebie badań. Dotyczą one rynku pracy w dobie pandemii, a konkretnie drugiej fali. 16 pytań i nie więcej niż 5 minut na wypełnienie ankiety. Ja już to zrobiłem i zachęcam Was, abyście zrobili to samo. Link w opisie do tego odcinka. Grant Thornton bada, a DGTL Kibil, Piecuch i Wspólnicy publikują. Publikują raport Praca zdalna, pierwszy krok na drodze do nowoczesnego środowiska pracy. I na koniec tego zdania stawiają znak zapytania. 56 stron, 8 rozdziałów i przejście od czasów sprzed pandemii przez tarcze antykryzysowe aż po nowe regulacje, które zaraz pojawią się na rynku. Dobra lektura na popołudnie i wiele wartościowych informacji. I na koniec raportów Praca z domu 2020. To już raport przygotowany przez KINARP z Polska, Akademię Leona Koźmińskiego, Polski Instytut Środowiska Pracy i Pro Progressio. To nie raport, to wręcz wnikliwa analiza pełna wniosków o tym, jak wygląda praca w domu. Co w niej działa, a co nie gra i wreszcie co my jako osoby pracujące w domach o tym wszystkim myślimy. 32 strony, 8 rozdziałów, 9 wnikliwych analiz i 3 profile pracowników domowych. Neutralsi, disujący i propsujący. O co chodzi? Tego dowiecie się właśnie z tego raportu. Link w opisie do niniejszego odcinka. No to jesteśmy po raportach i przyszła pora na kilka newsów. A oto i one. Jak informuje Cushman & Wakefield, do łódzkiej starej drukarni wprowadza się nowy najemca, a jest nim PayAir Poland. To firma pochodząca ze Szwecji i działająca w obszarze usług fintech. PayAir wynajął ponad 400 metrów kwadratowych biur w starej drukarni. Firma Tetris coraz mocniej zaznacza swoją obecność w regionie CEE. Po przejęciu kilka lat temu firmy Neoświat, Tetris powołuje centrum regionalne Hub CEE, na którego czele stanęło dwóch polskich menedżerów, Paweł Brodzik oraz Rajmund Węgrzynek. Celem hubu będzie wzmocnienie współpracy na rynkach Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Wzmocnienie również można zauważyć na pokładzie Baker McKenzie. To tu Marcin Trepka dołączył do zespołu praktyki prawa ochrony konkurencji i konsumentów. To mocny akcent w tym zespole, szczególnie, że wraz z Trepką do Baker McKenzie dołączyły także panie Elżbieta Buczkowska, Martyna Wurm oraz Lucja Olszewska. Warto wspomnieć, że Marcin Trepka to osoba rekomendowana przez międzynarodowe rankingi prawnicze Legal 500, Chambers Europe oraz Who's Who Legal Competition Future Leaders 2017-2020. Na koniec newsów zapraszam do lektury publikacji Michael Page na temat tego, jak firmy radzą sobie w czasie pandemii. Przekaz rządowy to jedno, a głos biznesu to drugie. Michael Page zanalizował, kto poradził sobie w trudnych czasach oraz zwrócił uwagę na popyt na logistyków. No to pora na kilka zapowiedzi i oto i one. 18 listopada Digital Workforce zaprasza na RoboShore RPA nowej generacji. Jest to webinar, podczas którego dowiemy się, czym jest RoboShore, dla kogo i jak wdrożyć to rozwiązanie. Zanim jednak dojdziemy do 18 listopada, warto wspomnieć, że 16 listopada startuje 5. edycja Akademii Online Kurs Urlopy. Akademię organizuje HR na szpilkach Moniki Smulewicz. Na uczestników Akademii czeka także książka Urlopy i zwolnienia od pracy. Dzień później, 17 listopada, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na Startup Bydgoszcz Online. Jak sama nazwa wskazuje, to wydarzenie internetowe dedykowane procesom rozpoczynania biznesu. Jest to już kolejna edycja, ale tym razem w roku 2020 przechodzimy do świata online. I na koniec, 19 listopada, Positive Technologies. To druga edycja wydarzenia o tematyce IT i to świata technologii w Poznaniu. Będę sam miał przyjemność pomoderowania tam dwóch paneli dyskusyjnych na tej konferencji, na którą zapraszam Was serdecznie. Oczywiście te dwa panele to nie cały event, bo on jest znacznie bardziej bogaty, ale będę miał okazję i przyjemność porozmawiać z przedstawicielami biznesu, świata nauki, ale także i z lokalnym poznańskim samorządem,
No i zobaczymy, jak ta technologia w Poznaniu wygląda i w jaki sposób rozwinęła się, rozwija się albo może rozwijać się w roku pandemicznym, no i w roku popandemicznym. Takie mamy dzisiaj EPT, ekspresowe podsumowanie tygodnia, od emocji jeszcze po eventowych, przez raporty, newsy, aż po zapowiedzi. Cały czas się zastanawiam, co nam jeszcze przyniesie końcówka tego roku. Tak, z miesiąca na miesiąc żyjemy, z miesiąca na miesiąc dostajemy albo jakąś nadzieję, albo jakiś hamulec, jeśli chodzi o całą tą pandemię COVID-19. Ja osobiście uważam, że powinniśmy potraktować COVID tak jakby, no cóż, medycznie. Tak, dlatego że no jest to pandemia, która dotyczy naszego zdrowia, ale czy ona dotyczy też naszych biznesów? Nad tym się zastanówmy. Zastanówmy się nad tym, czy ten COVID rzeczywiście powinien wpływać negatywnie na świat usług. Bo to, że niektóre biznesy są bardzo mocno dotykane poprzez ograniczenia, jakie narzucają nam nasi rządzący, no i część z tych ograniczeń jest uzasadniona, a część nie, no na to nie mamy większego wpływu. Ale świat usług dla biznesu żyje cały czas. To cały czas korzystamy z usług finansowych, księgowych, informatycznych, logistycznych, doradczych, obsługi klienta, prawnych i szeregu innych. Dlaczego nie wzmacniać właśnie tych usług w czasie pandemii? Przecież to doskonały czas na to, abyśmy budowali dobre relacje pomiędzy szeregiem różnych branż i szeregiem różnych firm. Mam nadzieję, że tak właśnie jest i u Was. Dzięki Wam serdecznie za to, że dzisiaj wysłuchaliście podcastu BSS bez tajemnic. Mam nadzieję, że Wam się on podoba, a jeśli tak, to zapraszam do stałej subskrypcji. Tak, zasubskrybujcie go sobie, czy to na YouTube, czy na Spotify, czy na Spreakera, czy na jakiejkolwiek innej platformie podcastowej, dlatego że ten podcast właśnie tam na Was czeka i codziennie dostarcza Wam różne ciekawe informacje ze świata nowoczesnych usług dla biznesu. Jeżeli Wam się to tak podoba, że chcielibyście go wesprzeć w dalszym swoim rozwoju, to po to właśnie stworzono serwis Patronite. Możecie tam wejść, wybrać sobie formę wsparcia i możecie stać się moimi doradcami, w jaki sposób i o czym mówić tutaj na falach podcastu BSS bez tajemnic. I tak właśnie robi Marzenka Sawicka. Marzenko, ogromne ukłony w Twoją stronę po raz kolejny. Możecie dołączyć do Marzeny i stwórzmy razem ten podcast. Ja chętnie posłucham Waszych pomysłów i chętnie się nimi podzielę na falach BSS bez tajemnic. A gdyby świat usług dla biznesu był dla Was czymś bardzo interesującym i chcielibyście swoje firmy w nim jeszcze bardziej promować, pokazywać czy nawiązywać kontakty biznesowe, to po to został stworzony 8 lat temu Klub Pro Progressio, do którego serdecznie Was zapraszam. Sam mam przyjemność ten klub codziennie prowadzić i współpracować z blisko setką wspaniałych organizacji, gdzie wspólnie dzielimy się różnego typu dobrymi praktykami i wymieniamy informacjami ze świata usług dla biznesu. Ja wracam do mojej kawy, Wy zabierajcie się za swoją. Dziękuję Wam za dziś. Na razie. Cześć!